Pani doktor Katarzyna Chojnacka-Pniewska, dzień dobry pani. Pani doktor, każdy marzy o tym, żeby mieć piękny uśmiech, piękne białe zęby. No czasem się tak zdarza, że nie ma tego pięknego uśmiechu, nie ma pięknych białych zębów, po prostu nie ma zębów, brakuje nam zębów. Czy jest szansa na to, żeby no, wyrosły nam jakoś nowe zęby, bo już są badania w tym kierunku, które właśnie idą w kierunku takim, żeby była możliwość wyprodukowania albo wyrośnięcia, bo to trudno powiedzieć, jak organizm właściwie, no chyba jak w jakimś sensie produkuje, prawda? Tak, z komórek macierzystych. No tutaj może jest pole większe dla biologów czy biotechnologów. No ja jako dentysta mogę powiedzieć, że rzeczywiście są badania na zwierzętach, głównie na szczurach, gdzie mamy bardzo dobre rezultaty. Te zęby rosną. Natomiast no, badań na ludziach jeszcze nie mamy. Poza tym no, te komórki macierzyste jeszcze są nie do końca przez nas poznane, przebadane. Niestety często się przekształcają w komórki nowotworowe. No, w niektórych przypadkach już są wykorzystywane. No, w stomatologii, jeżeli chodzi o komórki macierzyste, to jakiś czas temu wykorzystywano w leczeniu zębów mlecznych po urazach, które miały niedokończony rozwój korzenia. Czyli u dzieci? U dzieci, tak. No, i pobierano wtedy komórki macierzyste z krwi, wstrzykiwano do kanału z nadzieją, że po prostu taki korzeń odrośnie. No, parę przypadków skończyło się bardzo pozytywnie, to znaczy, że ten korzeń rzeczywiście się znacznie wydłużył. Natomiast no, nie do końca wiemy, w jakim mechanizmie. Jednak część przypadków skończyła się po prostu obumarciem całej tej tkanki w zębie. I w zasadzie no, dzisiaj tak jedni są za, inni przeciw. Jeszcze no, jednak bardzo mało wiemy na temat tych komórek macierzystych, aczkolwiek no, jeżeli by to kiedyś można było zastosować właśnie w celu odrośnięcia, jak to pani powiedziała, zęba, no to może i by było bardzo fajne. Wtedy dentyści nie mieliby pracy tyle. No mielibyśmy pracę właśnie w szczepianiu może tych komórek, tak? I kontrolowaniu, no ale myślę, że to jednak mimo wszystko dość odległa przyszłość. No na razie mamy implanty, to chociaż tyle dobrze. A te badania, które były prowadzone na szczurach, powiedziała pani, że dały dobre efekty. Tak, tak, no ale to w dalszym ciągu jest w sferze badań, tak. To nie są, że tak powiem, komórki macierzyste nie są dopuszczone do takiego obrotu, żebyśmy mogli wszczepiać w miejsce utraconego zęba. Ale ponieważ już na zwierzętach to się udało, więc myślę, że w przyszłości dlaczego nie, tak? Czyli szczurom odrosły zęby? Szczurom odrosły, tak. A tam był jakiś zawiązek zęba? W jaki sposób to się dzieje? No to już jest pytanie konkretnie do biotechnologów, tak? No ja tylko wiem z literatury, że takie badania były prowadzone i to dla nas stomatologów jest ciekawe. No, natomiast już konkretnie procedura tego zabiegu, no to już pytanie do biologów. Ale dobrze, że się już coś w tym kierunku zaczyna dziać. Zaczyna się dziać. No najlepiej by było, żeby właśnie wprowadzono szczepionkę przeciw próchnicy, ale też podobno już są badania na ten temat mocno zaawansowane, no ale też szczepionki jeszcze nie mamy. Czyli czekamy. Czekamy, tak. Dziękuję. No medycyna idzie bardzo do przodu. Bardzo, rzeczywiście bardzo. Tak. I to we wszystkich dziedzinach. We wszystkich dziedzinach, owszem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.